by się spodziewał w ubiegłym sezonie, że pod koniec tegorocznej rundy jesiennej o fotel lidera skoczowskiej A-klasy będą walczyć Spójnia Zebrzydowice, która jeszcze niedawno broniła się przed spadkiem, oraz Beniaminek LKS Strażak Pielgrzymowice. Widzowie zgromadzeni na trybunach przy ulicy Ruptawskiej w Pielgrzymowicach byli świadkami pięknego piłkarskiego widowiska. Obie drużyny prezentowały podobny poziom. Kolejne ataki na bramkę przeciwnika jednak nie przynosiły efektu. Pierwsza, jak się okazała, jedyna bramka w tym spotkaniu padła w 56 minucie. Rzut wolny precyzyjnie wykorzystuje Dawid Kołodziej. Szkoda tych punktów, ale Zebrzydowice są taką drużyną, która nie bez przypadku zajmuje tak wysokie miejsce. I uważam, że z przebiegu spotkania chyba tą jedną bramkę drużyna Spójni była lepsza. Chociaż mieliśmy też swoje okazje, jednak nie udało nam się dzisiaj. No zobaczymy. Przed nami kolejne spotkania. Będziemy starali się coś jeszcze zdobyć, ale uważam, że dzisiaj zagraliśmy ambitnie, z zaangażowaniem. Trudno. Beniaminek w A-klasie troszkę namieszał. No troszeczkę namieszał, ale mogło być jeszcze lepiej, no ale nie narzekajmy, jest jak jest, cieszymy się z tego. No i nic, trzeba patrzeć w przyszłość z optymizmem. W opinii trenera Zebrzydowic, który obserwuje Pielgrzymowice od dłuższego czasu, piłkarze Pielgrzymowic niczym drużyny z Zebrzydowic nie zaskoczyli. No mecz był ciężki, warunki były ciężkie, w zasadzie tak można powiedzieć, piłkarska pogoda, ale boisko tutaj jest nierówne, niestety małe, no dużo takich fauli było, powiedzmy, takim spowodowane te faule były tymi warunkami, które tu panują, ślisko i zawodnicy walczyli ambitnie, no sytuacji było bardzo dużo, po jednej i drugiej stronie. Mecz mógł mieć różny wynik, różnym wynikiem mogło się zakończyć to spotkanie. No my akurat strzeliliśmy bramkę. W zasadzie obserwowaliśmy tę Pielgrzymowicę od dłuższego czasu, bo tak się składało, że my mieliśmy przeciwnika zawsze po nich. No niczym nas nie zaskoczyli, ale no zawsze tak można powiedzieć, że zawodnicy wykonali zadania taktyczne przedmeczowe, ale to takie jest trochę no takie na wyrost moim zdaniem w takiej klasie rozgrywkowej, bo tutaj zawsze decyduje ta dyspozycja dnia dzisiejszego, wola walki, chęć zwycięstwa, a my w dniu dzisiejszym mieliśmy dużą wolę walki i dużą chęć zwycięstwa, także przechyliliśmy szale zwycięstwa na naszą stronę. W tej chwili Spójnia ma 4 punkty przewagi nad wiceliderem oraz 5 punktów nad pretendującym do awansu Kuźnią Ustroń. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Przemysław Losę.